Hej, z tej strony Demundias i zapraszam was na drugi film z gry Absolver, ponieważ pierwszy materiał z tego naprawdę przyjęliście bardzo ciepło i widziałem, że chcieliście zobaczyć więcej. I w tym odcinku myślę, że możemy sobie tak udać się na swobodną, luźną eksplorację. Pokażę wam, jak wygląda świat w tej grze, tak poza tutorialem i tą wstępną, pierwszą lokacją. I tak planuję, że... O, mamy tutaj pierwszego gościa. Moglibyśmy nagrać jeszcze kolejny film z po prostu trybu multiplayer, to znaczy bym umówił się na jakiś bardziej zorganizowany co-op i bym wam to zaprezentował, jak to wygląda w praktyce. Natomiast jeśli byście chcieli jeszcze więcej z gry tej oglądać na kanale, byście chcieli, żebym coś więcej jeszcze nagrał, to też dajcie znać w komentarzach poniżej i myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli oczywiście byście byli tym zainteresowani. I też powiem tak od razu, że jeszcze przy okazji... O kurde, miecz wyciągnął. Dobra, tego chyba nie możemy blokować, żeby nie stracić zdrowia, więc lepiej stawiać na uniki. Kurde, co za gość. Nie ukrywam, że też bym chciał tak móc sobie teraz na przykład wyciągnąć miecz i go, kurde, rozwalić od razu, ale nie ma tak łatwo. Dobra, wyleczymy się może w ten sposób. I tak myślę jeszcze, że jedna ważna rzecz jest, to znaczy utworzyłem playlistę z luźnymi odcinkami, czy też właśnie serią Spróbujmy Wy. I ona będzie, dodam, nie będziecie mieli link w pierwszej linii opisu, ona tam będzie na kanale dostępna normalnie. I tam właśnie będziecie mogli znajdować takiego rodzaju właśnie filmy na zasadzie Absolvera, tak? Z gier różnych, najróżniejszych po prostu. I tam będę wam pokazywał, jeśli wam się gra będzie podobała, no to po prostu będziemy robili z tego jakąś większą serię, czy po prostu będziemy nagrywali z tej gry kilka odcinków. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy miecz, to jest broń taka, można powiedzieć, tymczasowa, ale też mamy buty kawalerzysty. Jedna sztuka, ale myślę, że od razu moglibyśmy już je sobie ustawić, ponieważ mamy tylko buty pretendenta. Też jest tutaj coś takiego jak obciążenie. Zobaczcie, po lewej stronie mamy mobilność, tam są statystyki oczywiście tych przedmiotów. No i też na mobilność nam schodzi poniżej, tak? Z 27 nam punktów skoczy mobilność na 26, co nie zmienia faktu, że i tak jesteśmy cały czas szybcy, także to chyba jakiejś zauważalnej różnicy nie będzie, a będą te buty nas troszeczkę lepiej chroniły, więc widać różnicę oczywiście, te spodnie akurat troszkę utrudniają może zauważenie tych butów pełnej okazałości, ale jak najbardziej myślę, że możemy sobie takie nowe buty przyodzieć. Dobra. Wyposażenie teraz, znaczy tutaj generalnie w atrybutach teraz możemy rozdać sobie jeszcze dodatkowo dwa punkty. Mówię, mobilności nie da się rozwijać, ona jest tylko tutaj pokazana jako statystyka. Tak sobie myślę, że damy jeden punkt witalność i możemy jeden punkt jeszcze na siłę przeznaczyć. A po prostu, co daje siła? No wraz z rozwojem siły rośnie ilość zadawanych obrażeń tymi jakby ciosami, które na przykład, znaczy nie, przepraszam, w przypadku zręczności powoduje zwiększenie obrażeń zadawanych atakami wykorzystującymi ten atrybut. To chyba nam zwiększa ogólnie obrażenia. Także dajmy ok, niech tak będzie. Postaram się jakoś, nie wiem, dostać do takiego buildu stosować, może tak po prostu na jakiś zdrowy rozsądek, tak? Może tym się będę jakoś kierował przy wyborze umiejętności. I generalnie jak się przyjrzycie tej lokacji, tu jest nawet miecz na górze do zdobycia. Ten miecz, który mieliśmy, to zniknął już chyba. To jest masa w tej lokacji ścieżek, które możemy obrać. Możemy pójść na górę, możemy pójść tędy, możemy pójść tam, możemy pójść na dół, możemy zobaczyć tą bramę, możemy się cofnąć i pójść w zupełnie jeszcze innym kierunku, możemy pójść na lewo. No, możliwości tu jest, słuchajcie, dużo, ale myślę, że najlepszym pomysłem byłoby po prostu podejście do tego gościa i porozmawianie z nim. Jeżeli pójdziesz dalej tą drogą, dotrzesz do bramy oznaczonych, zna ona twoje czyny i nie da się jej oszukać. Okej. Dalej, co tam było? Znajdź naznaczonych i pokonaj ich. W przeciwnym razie brama pozostanie zamknięta. Okej. Widzę, że nam tutaj ewidentnie gra sugeruje, że tam raczej nie powinniśmy się na razie zbliżać, że to jest miejsce no po prostu na dalszą część rozgrywki. Ja wam powiem tylko tak. Coś w tym jest na rzeczy, bo mamy tutaj dwóch przeciwników. Tutaj mamy dwóch, trzech. Tam jest czwarty. Z tej grupki jakby. Tam jest jeszcze na dole ktoś. Także no tu jest strasznie, strasznie ich dużo. Jeszcze na lewo tam jest jeden. I generalnie oni się powinni raczej na mnie rzucić wszyscy na raz praktycznie. Także możecie sobie wyobrazić, co tutaj by się tylko wydarzyło, nie? Gdybym się tam jakoś zapuścił w tą stronę. Oczywiście można jak najbardziej z nim wygrać. Można walczyć dość tak spokojnie. Natomiast no i tak jest to dość trudne. Na pewno, żeby odnieść sukces w takiej walce. A, tych nie możemy rozwalić, w których już coś się znajduje. Natomiast moglibyśmy spróbować zdobyć ten miecz. A wiecie co, damy taką... Znaczy damy szansę sobie. Chociaż to wcale jakichś niewiarygodnych obrażeń nie robi.
Taki miecz. No dwóch na jednego już mieliśmy raz taką walkę, także może tragedii nie będzie w tym wypadku. Przy okazji pokażę wam trochę, jak też wygląda walka na miecze. Ja chcę się starać jakby skupić tylko na jednej osobie, żeby od razu tą przewagę liczebną im zniwelować. No to, że przy okazji ktoś tam oberwią, to tylko dodatkowy plus jest. No już, kurde. Nie, jeszcze przeżyjesz trochę. Myślałem, że go trafimy tamtym atakiem. Już będzie po nim. O Jezu, o Jezu, o Jezu, niedobrze się robi, niedobrze się robi. Miecz jeszcze upuściłem. Powinienem się teraz wycofać troszkę. Okej, oni też to robią. No widzicie, to jest naprawdę duże, duże ryzyko, nie? W takich walkach, nawet najzwyklejszych. No i to tak samo, oczywiście jeszcze można powiedzieć moje początki tutaj w Absolverze, więc też te umiejętności pozostawiają naprawdę wiele do życzenia, podejrzewam. Mam nadzieję, że ten materiał już działa normalnie. Przepraszam was za to, że w poprzednim jakieś takie dziwne klatkowanie było w trakcie pojedynków. Normalnie gra chodzi mega płynnie, mam nadzieję, że też tutaj na odcinku to jest widoczne, ale po prostu nie wiem, coś się musiało z tym filmem stać. Czy to, nie wiem, podczas kompresji filmu na YouTubie, czy podczas renderowania. Co tak, kurde, ręce otrzypujesz tutaj? Nie ukrywam, że fajnie jakby mi część jego ekwipunku wypadła jakaś. Byłoby super. Dobra, miecz się rozpadł już. Także czas na walkę taką, jak nas nauczyli. Kurde! Nie chcę tutaj spadać, bo to... Jezu! Jakie... Oni mają straszne przełamanie moich ataków. Znaczy, mojej blokady, tak? Znaczy, gardy. Dokładnie. Można na przykład zabić przeciwnika po prostu zrzucając go w przepaść. To też jest jakiś sposób, ale no... Tutaj z tym akurat może być trochę kłopot. Dobra. Solidny łomo to wyrwałem. Pokonano cię, no tak, można odrodzić się w ten sposób. Ktoś mógłby nas też podnieść, jakiś gracz. Chyba nikt się na razie tutaj jeszcze nie połączył. Także jakby z tej walki niczego nie wyciągnęliśmy, tak? Bo po prostu zginęliśmy i jakby ruchów nie możemy się w ten sposób nauczyć, kiedy giniemy. To już ostatnio mieliśmy taką informację, że trzeba po prostu wygrywać, aby wyciągać coś z takich walk. I też mówicie nawet, że po samym przejściu gry tak na dobrą sprawę około 10-15% ciosów się zna, więc to jest naprawdę niezły wynik. Myślę, to znaczy być może pokazujący, jak dużo tak naprawdę tutaj jest kombinacji możliwych w tej grze, jeżeli chodzi o walkę. Teraz tak, znajdujemy się na takim placu i to jest, z tego co pamiętam, kolejna oczywiście droga, to tak, to wiadomo, ale to jest chyba droga taka najprostsza, jaką mamy do wyboru, taka główna, można powiedzieć. Tam, gdzie teraz się pchałem, co chciałem wam to zaprezentować, to nie jest podobno coś zalecanego. Także spróbujemy tutaj coś sobie podziałać. Wielki plac, jeden przeciwnik, coś tutaj nie gra, nie? To jest takie pierwsze podejrzenie. Ale zobaczcie, o ile szybciej teraz ten na przykład tutaj ginie, w porównaniu do tych, którzy byli przed chwilą. Też właśnie tak zrobiłem, żebyście mieli po prostu porównanie. A 600 punktów dostajemy z takiego jednego doświadczenia, więc to jest naprawdę sporo. To jest fajny wynik. Dobra, teraz tak. Tutaj chyba już niczego nie mamy. Zaraz zobaczymy. Dobrze, że biegać możemy bez jakichś większych ograniczeń. Nie, na to nie wskoczymy. Tych drzwi podejrzewam, że też nie rozwalimy w żaden sposób. No jasne, że nie. Dobra, w takim razie lecimy tutaj, tą taką... Kurde, przez krzaki nawet nie możemy przejść. Przez tą ścieżkę właśnie. Sobie, znaczy tą ścieżką sobie przejdziemy teraz. Tam moglibyśmy się jeszcze trochę pokręcić po tych trudniejszych obszarach. Tam jest zawsze też co za tym idzie fajna możliwość na to, żeby na przykład zdobyć jakiś lepszy ekwipunek, a przynajmniej część ekwipunku, bo tam są też te kopce, z których możecie pozyskać. Co to, kurde, za wiatr. Dobra, tutaj mamy drogę. A tutaj... A tutaj nie mamy drogi. Zmieniło oświetlenie, cienia, trzeba wiać. Naprawdę fajnie ten świat się prezentuje. Co są za dźwięki? A, ktoś się pojawia, proszę bardzo. Luk jakiś się znalazł. Tutaj raczej bym nie chciał spadać. Powiem wam, że to dźwiękowienie naprawdę robi robotę. Świetnie. Kolejny się pojawia. Możemy się przywitać od razu z nim. Pokażmy mu tak łapkę w górę. O, proszę bardzo. Także mam nadzieję, że nie będziemy się atakować, że będziemy przyjaźni. Kolejny gracz się pojawił. Widzicie, już dotarliśmy po prostu do kolejnej krainy i coraz to więcej osób się zaczyna zjawiać. Nie wiem, dlaczego on się cofa. Nie chcę tego robić, ponieważ
Chyba wolałbym tą eksplorację, znaczy tą lokację sobie na razie posprawdzać. A może to jednak nie jest najlepszy wybór, by na to wychodziło. Tak czy siak, przyjdziemy sobie raczej na pierwszy raz tutaj. Chciałbym wam ten świat troszkę zaprezentować. To kurde, znowu za jakieś dziwne dźwięki się dzieją. Okej, okay, mamy most. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nie ma żadnego przejścia. Master Battle, Silence, kurde! Ilu graczy tu się pojawia, słuchajcie? Dzielnica Oratian. Kolejna kraina, no i kurde, zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, jak ten świat wygląda. Myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Mówi, dajcie koniecznie znać w komentarzach poniżej, czy chcecie zobaczyć jeszcze więcej tego Absolvera. Czy jesteście tym co-opem zainteresowani, czy serię na pewno robimy. Po tym, co jeszcze w tym materiale i tym przyszłym wam pokazuję, to dajcie znać, czy tą serię byście chcieli w ogóle z tego. Czy po prostu takie sporadyczne odcinki. To wygląda na przeciwnika, którego moglibyśmy idealnie sobie skopać na wszepaść. Ewentualnie jest to NPC jakiś. Dobra. Czy to mnie dokądś zaprowadzi? Czy coś tutaj będzie? Jakieś skarby ukryte? Czy cokolwiek? Wejście... O kurde, dobra, ktoś tu jest. Nawet dwóch mamy. Coś mi mówi, że tego byśmy byli w stanie łatwiej pokonać. Że go zrzucimy nawet. Kurde! Widzę, że chyba nie ma jak się zakraść w ten sposób. Się ładnie i szybko przede wszystkim orientują, że ktoś tu jest. O, dobra, 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 pięknie, podejdź tam, no podejdź tam, no podejdź tam, podejdź tam do przepaści. No podejdź do przepaści, dobrze ci radzę. Kurde. Dobra, zaraz sam spadnę. To by były jaja dopiero. Kurde, tak w tył głowy. Nieładnie. Awans na wyższy poziom, kolejny, 900 punktów z takiego gościa jest. Kurde, nieźle. Rewelacja, słuchajcie, levelujemy od razu. Poziom 5 mieliśmy. Czy mamy? Mamy. Się chyba nie zwiększy po tym, jak to damy sobie. To chodźmy jeszcze ten jeden punkt w siłę. Znaczy, chciałbym wyrównać sobie tę siłę i zręczność na razie. Dwa odłamki, dobra. Chodźmy teraz do tej osoby. Tylko zobaczymy, czy tym razem byłbym w stanie jakoś zaskoczyć, czy... Nie, oni się chyba... Oni się sami orientują, że jesteśmy. Dobra. Czyli zaskoczenia chyba nie da rady nic tutaj zdziałać. Ale może dałoby radę zrzucić tego delikwenta. Tak! Nie! 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 Nie spadaj! Kurde. Ja się tam wracam teraz. Co tu się z kamerą stało? Okej. 450 tylko. Tam ktoś się bije. Tam jest jakaś, słuchajcie... O kurde, kim ty jesteś? Wyglądasz jakoś potężni. Tam jesteś gracze są. Tam jest jakaś zadyma. Jezu, ile ty masz zdrowia? Normalnie jak w tej lokacji, co byliśmy na początku odcinka. Się czuję. Kurde, jakie obrażenia chore! Co tu się wyprawia? Nie chcę z tobą walczyć. Ja chcę sobie tak na spokojnie tutaj poeksplorować, kurde, nie? O Boże, o jasne, jeszcze z mieczami. Mhm. No tak. Bardzo fajne podejście macie. Czuję, że tutaj szybko się ze swoim życiem pożegnam. Chyba, że... O Jezu. Chyba, że udałoby mi się ich zrzucić jakoś. Kurde, to jest pomnik. To jest pomnik. Ginę od samego upadku. I zobaczcie, nie tylko ja zginąłem, bo ten gracz Silence też właśnie w tym samym momencie praktycznie zginął. Zaraz pomnik. Także spróbujmy się wskrzesić. Pojawia się na obszarze po raz kolejny ten koleś, dobra. Fajnie, że też mamy te checkpointy w miejscach, w których po prostu docieramy do danej lokacji, a nie tylko musimy, wiecie, znajdować jakieś właśnie punkty, zapisy, czy jakieś tam sanktuaria, czy cokolwiek. No swoje plusy i minusy oczywiście. Tutaj ktoś biega sobie. To jest ewidentnie gracz, moim zdaniem. Moglibyśmy nawet do niego zejść, słuchajcie. I mu nieco pomóc. Zróbmy to. Pokonano cię, no chyba sam się pokonałem. Dobra, udajmy, że tego nie było, okej? Okay? Słuchajcie, naprawdę udajmy, że tego nie było. Troszkę nie w tą stronę zrobiłem krok. Gdzie wy się tu czycie? Serio, cały czas tutaj? No co? To mnie zabiło? Okej. Okay. Dobra, to ja nie będę nikomu pomagał, bo to wychodzi na to, że to ja bym raczej potrzebował wsparcia w tym miejscu. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. No i jednak go powalili. Widzę, tam się cały czas biją. A może byśmy jednak do niego zeszli?
Chciałem pomóc po prostu. Pięknie. Możemy się przywitać jeszcze. Coś mamy z niego. Nie wiem, czy i my mamy ten łup i oni. Mamy pancerz książęcy z wyrwy. Przytrzymaj, aby wskrzesić. Dobra, wskrzesimy. Nie wiem, czy to dobrze na tym wyjdę. Być może oni walczyli ze sobą. Ale podnieśliśmy jakiegoś gracza. Niech będzie. Kurde, jaką bronią ma tutaj. Będzie za chwilę mnie nie zabije. Ale przez chwilę będę jakby... A widzę, że każdy pobiegł swoją drogą. Jestem troszkę wystawiony na ataki. A, tutaj coś zdobyliśmy, tak? Takie na ramienniki, no to oczywiście, że ustawiamy sobie. Taki jeden w zasadzie. No troszkę nie pasuje do tego, co mamy. Cały czas jestem szybki, ale zobaczcie, aż dwa punkty mobilności mi odejmuje. No ale trudno. No to komicznie trochę bym powiedział nawet, no ale niech będzie. No, no nic na to nie poradzę, nie? Na razie. Tu coś jeszcze mamy. Pas elitarnego zwiadowcy. Kolejna rzecz. Zobaczmy. Nie wiem, czy to jest po prostu z tego, że oni powalczyli i to nie popodosili, czy jak. O, już będę miał normalną mobilność, także to mnie trochę osłabi. Ale myślę, że na takiej normalnej moglibyśmy pozostać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało w ogóle. Chodźmy i pomóżmy mu. Okej, okay, trochę mniej doświadczenia, bo nie pokonaliśmy solo tych tutaj. Okej, okay, pięknie. Stare ceremonialne spodnie. Ja bym zaproponował współpracę. Nie wiem, czy mam na to odpowiem. Zaraz zaatakuje mnie po prostu. To też jest taka możliwość. No nie, no nie, no nie, w takim czymś nie będziemy biegali. Ej, to jeszcze mi obniża mobilność, bo jest cięższe, słuchajcie. Dziwne, nie? Cięcie, no ochrona od cięć trochę lepsza. O, jesteśmy we współpracy, super. Super, jednak zaakceptował moją prośbę. Ten Silence ciągle ginie. Widzę, że idzie mu podobnie jak mi. Ale to nic nowego, skoro ktoś jest nowy w grze, to, to wiadomo, że od razu nie jest najlepszy, nie? I ja też jestem świadom tego, że to co ja robię, to też są takie głupie błędy często. Rozumiem, że ty chcesz jakoś kolego zrzucić tego tutaj. Mam nadzieję, że się nie zabijemy nawzajem. Najwyżej go podniosę, nie? Ale staram się nie wykonywać takich zamaszystych ataków, żeby właśnie swojego nie zdzielić przez głowę. Chociaż jak jest współpraca, to chyba nie mogę nic mu zrobić, tak mi się zdaje. Kurde. Kurde, no. Nic mi te odskoki nie dały. Ajajaj, słabo. Słabo. Ale jest trochę współpracy takiej, no, bez komunikacji tym razem, można powiedzieć. Empator pojawia się na obszarze, proszę bardzo. Gdzie jest ten koleś, który tutaj biegł ze mną? Nigdzie indziej już. O, by się cofnął może. Może uznał, że to nie jest najlepsze miejsce, do którego powinniśmy iść od razu. Tam ktoś znowu padł. No gdzieś, gdzieś. Widać, że naprawdę fajnie tutaj połączone. O, to mamy kopiec nawet. Sokoli na ramiennik gwardzisty szabu. Okej, okay, zobaczmy. To jest zamiast tego. Jestem słabszy, ale moglibyśmy być szybcy. Jakbym to zauważył, jakbym to sobie ustawił. No jest to znacznie słabsze, bo prawie. Jezu, cięcia. Z 9 na 7, znaczy 9,7 obrony na 0,9, tak? Nam wchodzi. No, jeśli chodzi o uderzenia, to tam o połowę słabsze. Dobra, na razie możemy sobie z takim czymś pochodzić. Chociaż wiecie co? Nie, nie, nie. Dajmy sobie ten lepszy. Na takim normalnym myślę, poziomie obciążenia możemy sobie być. To chyba tragedii nie powinno sprawić. Tutaj, tu się znowu dwóch interesuje mam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, nie chciałem tego robić. Spadaj. Sama spadła! Nie! Nie, 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 nie! Kurde! Zrzucili się nawzajem! Wszyscy spadli, co za akcja! Czemu ja dwa razy zginąłem, jest napis? Nieważne. Kurde, wszyscy pospadaliśmy. Ci tam się nawzajem pozrzucali, jedna sama spadła, co za akcja. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tutaj. Jak nie, to po prostu powrócimy i spróbujemy do jakiegoś innego miejsca sobie przejść. Dobry początek. Nie wiem, czy to jest do końca taka lokacja, którą powinniśmy sprawdzać teraz. No, myślę, że chyba tak, no bo czemu nie? Stracę połowę życia za samochodzenie. Możemy coś z niego pozyskać? Chyba nie. Bo tylko jest taki element wystroju.
Szkoda, że jakby straciłem połowę zdrowia, tak, przez samo dojście. Ponad połowę zdrowia właśnie. Ej, przywitajmy się z nim. Hej, hej, kolego! Współpraca? Gdzie ty idziesz? Dokąd ty zmierzasz? O kurde! Dobra, już teraz widzę, że musimy raczej zwolnić. To co, współpraca? Będzie dobrze. Odmawia współpracy! O ty kurde, koleś. No to pożałujesz tego. Może. Chociaż w sumie miałem tak mało życia. Aha, on ma full. Jezu, jakie on ma przełamanie bloku. Ej, nie rozumiem, jak te uniki działają. To znaczy, co, jak on będzie robił dwa ataki, to ja nie mogę ten? To ja nie mogę... No podnieść, no. To ja nie mogę wtedy w żaden sposób... Nie, nie podnieść się. Uniknąć tego? Dobra, spróbujemy. Znaczy, zobaczymy po prostu. Może co tam by było? Się zastanawiam. Albo inaczej, spróbujemy po prostu przejść to na spokojnie. Okej. Okay. Na spokojnie. Nie, bez żadnego takiego właśnie przebiegania. Chyba, że zostanę tego zmuszony przez sytuację za chwilę. Mimo wszystko myślę, że zejście tutaj nie powinno mnie chyba zaboleć jakoś za bardzo. No, to jest tylko delikatnie. To jest ten koleś, tylko że tu dwóch się na mnie rzuci. Okej, tak postaramy się przejść to znaczy tak bezkonfliktowo, no. O, tu jest jedna chyba tylko, co? W sumie. Może coś z ekipunku byśmy zdobyli. No chodź tutaj, no chodź tutaj. O, chyba nie ogarnię, jak ty wejść. Dobra, już wiem, już wiem. Co to miał być atak głową? Trochę nie wyszło. No taki ekwipunek, kurde, już byśmy mieli, no z taką wytrzymałością na ataki, to byłoby nieźle, naprawdę. Kurde, jakieś sztylety poszły w ruch. Lepiej przeczekać to, lepiej to przeczekać, aż mi się stamina zregeneruje. No, chciałem się wyleczyć. Okay. Kurde! No, wycofaj się. Dobra. Niby mamy podobny pasek zdrowia, ale... No właśnie, w moim wypadku ja oberwę 4 razy i ginę, a tutaj ten powiedzie z 10 razy musi oberwać, nie? Aha. Dobra, to nie był dobry pomysł. To naprawdę nie był dobry pomysł. Jesteś mocniejszego. Także mówię, no następnym razem jakiegoś kołpa moglibyśmy ogarnąć. No widzę, że jest naprawdę dużo umierania. Mam nadzieję, że to jest w ogóle lokacja, do której powinniśmy przejść na początku i że ja teraz nie wpakowałem się na jakieś dziwne tereny. Ale raczej powinno być w porządku. Dobra. Teraz przejdziemy, mówię. Tak bezkonfliktowo, jak miał być ostatnio. Bez rzucania się na jedną osobę z ciekawości. Jeszcze tutaj teraz się pojawia jakaś słabsza. To jest dziwne. Że się zmieniają ci przeciwnicy. Czy nie wiem, na jakiej zasadzie to działa do końca jeszcze? O kurde. Tu coś jest. Zdobycia. Jak jest do zdobycia, to jest i motywacja do walki. Kurde, jaki blok. A, jest i unik piękny. Jest i piękny unik. I co teraz zrobisz? No nic nie zrobisz, tylko kurde zginiesz zaraz. Mam nadzieję. Dobra, pięknie. Co się wypadło? Pas elitarnego zwiadowcy. Czy nie mamy przypadkiem już takiego pasa? Takiego samego? Mamy. Dokładnie ten sam. Okej. Okay. Zobaczmy w takim razie coś w tym kopcu. Rękawice strażnika Oratu. Będziemy mieli, kurde, każdy fragment z każdego możliwego setu, na to wychodzi. Jest to też minimalnie cięższe, też będziemy na normalnym, ale niech będzie. Tu się tylko tak zmienia. Okej. Okay. Czy ja chcę się leczyć? No możemy się podleczyć na maksa. Czemu nie? Dobra, i to chyba wszystko, co mieliśmy z tej strony. Jakby na to wychodziło. Mówię, w grze są bossowie, wiem, bo już na streamie z jednym bossem walczyłem, jak tam
jak grałem. On jest... Okay. No, jakby tak padali ci przeciwnicy, to by była i to by była inna rozmowa już. No, ale nie ma tak łatwo. Co? Zrobię coś głupiego. To nie było głupie, to było już idealne. Okej, okay, medytacja niech będzie. Jesteśmy tutaj na spokoje, tak? Nikt nas nie atakuje. Dajmy tą witalność, może kurde. Sporność też, żeby wypadało trochę podwyższyć sobie, bo... Sąc... Jednak mieć większy margines błędu, no to witalność i odporność, no to są jednak rzeczy, na których troszkę trzeba by było się skupić, nie? Jakie obrażenia by tu wchodziły? O! Całkiem ładne. W ciebie? W ciebie też. Nie, najgorsze są te obrażenia. Nie. Dobra. Okej, okay, pięknie. 400 expa. Nie wiem tylko, czy jak oni tak spadają, to czy te przedmioty, które mogliby wydropić, zostają na dole, czy mogą zostać u góry. Także miał możliwość ich podniesienia. Nie wiem. Ale teraz jakoś ładnie nawet poszło. Teraz poszło nawet ładnie. Muszę tak uważać, żeby na takich full opancerzonych nie wchodzić, bo to jest troszkę przerąbana taka walka z nimi. Dokąd my powinniśmy teraz zmierzyć, tak się zastanawiam, bo tutaj w zasadzie tak z grubsza to posprawdzaliśmy tą lokację. Że tam na górę. Żegnaj! O Jezu. Się wpakowałem znowu. Dobra, może trochę się wycofam. To nie jest ucieczka, to jest po prostu taktyczny. A, okej. Okay. Okej, okay, nie jestem walczy, to nie. Taki taktyczny odwrót, powiedzmy, to był bardziej. Tędy możemy sobie przejść. No, tak raczej na pewniaka nie powinienem tutaj wbiegać, bo nigdy nie wiadomo, na co trafimy. Co to jest za gość? Dziś spotykamy się po raz pierwszy. Ja zawsze pamiętam pretendentów, nawet jeżeli noszą maski. Po fryzurze, po postawie. Jeżeli opracujesz interesującą metodę walki, pomyśl o stworzeniu własnej szkoły i podzieleniu się swoją wiedzą. Okej. No to jest jednak... Na to jest jednak jeszcze za wcześnie. Musisz najpierw poćwiczyć. Wróć do mnie, gdy nadejdzie odpowiedni czas, a pokażę ci, jak zostać mentorem. Czy to działa na zasadzie? To będzie tylko taki mój domysł. A do tego czasu będę pracować nad moimi posągami. A, więc to twoja robota. Dobra. Czy działa to na takiej zasadzie, że możemy przepisać sobie różnego rodzaju kombinacje, stworzyć jakby taki własny wachlarz ataków, zestawy ataków i po prostu przynależeć do szkoły innego gracza, który własne ataki tak na przykład skomponował? No byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie, powiem szczerze. Dobra, to już widzę, będziesz powtarzać. Dobra, spokojnie. Nie mam zamiaru go atakować. Nie wiem, czy można, ale naprawdę nie chcę nawet ryzykować, że takie coś jest możliwe. Sobie po tych dachach tutaj, kurde, przejdziemy. Tutaj nie mamy opcji na to, żeby przejść. Mamy kopiec jakiś z kolei. I mamy spodnie gwardzisty Szabu. Także liczę na to, że to będzie coś lepszego. Bo to były spodnie pretendenta, takie zwykłe. Są lżejsze, ale mają troszkę... Znaczy, lżejsze. Tu po przecinku nie pokazują do końca. Minimalnie są lżejsze w takim razie na to wychodzi. Zaufajmy grze. Troszkę nas słabiej chronią. Wyglądają w ten sposób zamiast w ten sposób. No dobra, powiedzmy, że zostaniemy przy takich spodniach, bo troszkę ładniejsze są, a te statystyki jednak tam są bardzo zbliżone. No i troszkę lżejsze to jest, nie? Czyli tutaj mamy kamień, który byłby naszym punktem zapisu. A to by wychodziło? Bardzo możliwe. Chyba musimy tutaj tak przejść. Aktywuj ołtarz. Tak, a to wychodzi. Znaczy, punktem zapisu. Te ołtarze to no niekoniecznie są z punkty zapisu. Mogą być punktem zapisu, ale nie są to jedyne opcje na to, jak właśnie gry zapisać sobie, no. Mamy tak, społeczność. Aha, tu są te opcje. No i dobra, to nie będziemy tego rozmieniać. Ile mi brakuje do kolejnego poziomu? Zobaczmy. Połowa expa. Tak, no, prawie połowa. Okej, nie ma tragedii. Możemy spróbować jakieś metody walki, jeden na jeden na przykład. Może by się udało z kimś zawalczyć na koniec tego odcinka, bo też chciałem wam to zaprezentować. Dołączanie do sesji, proszę bardzo. Jak szybko i sprawnie wyszukało nam rozgrywkę. Podejrzewam, że dostanę mocny łomoc, także raczej się na wygraną nie nastawiam, ale nie można też tak podejść, że wiecie, a na pewno przegramy, bo wtedy tak się stanie, po prostu. Trzeba tak podejść na zasadzie, a może się uda, zobaczymy. Tak, takie podejście myślę, że jest nawet niezłe. Generalnie gra jest naprawdę mega przyjemna. Okej, okay. Charman. To myślę, że...
to nie jest miejsce walki z bossem? Okej, pierwszy cios należy do mnie. On już widzę, że ma znacznie bardziej urozmaicony ekwipunek. Raczej jest on znacznie bardziej zaawansowany. Musiałbym sprawdzić jego poziom później. Ale na razie mamy przewagę. Dobra, przewaga już widzę, że bardzo, bardzo topnieje, słuchajcie. Nie mogę dać mu pola do popisu po prostu. Jestem ciekaw, jak zdobyć kolejne umiejętności, bo na razie mam tylko takie leczenie i ono troszkę, no słabo daje, nie? Prawie nic nie daje. Zwłaszcza w normalnej walce. Dobra. Zobaczcie, jak powoli mnie to... Mi się to życie regeneruje. O kurde! To był mocny cios. Kaj! Takim szybkim. Dobra. Trochę życia mu się zregenerowało. Także ma... Jeszcze jak sobie z tej mocy skorzysta, to będzie miał full zaraz. Tak, on ma też tą samą podstawową moc, widzę. Którą ja posiadam. Plecami chciał mi przywalić. No ma te same ataki co ja w zasadzie, no. Też tak potrafię. Aj! Mało stamina ma, trzeba to wykorzystać. Oj, i to bardzo trzeba było to wykorzystać, dobrze. No, wyrównaliśmy poziom staminy. Czy życia. Staminy również. Co to było? Co on zrobił? Czy on co chciał zrobić? Bo nie wiem, czy mu się to udało. Można mieć chyba dwie moce aktywne naraz, także może on ma dwie. Pięknie, blok przełamany. Muszę mieć rundę swoją jakąś. Kurde. Dobrze, on tego nie wykorzysta, bo ja nie miałem staminy w ogóle. On tak się będzie blokował cały czas i ładował. Może taka taktyka to będzie, no. Cholera wie. Pięknie. Cios za cios. Kurde, co on zrobił? Spowolnił mnie? Czy zwiększy obrażenia, jakie przyjmuje, być może. No, chyba większe obrażenia otrzymuje. Jezu, jakie mam mało życia. Ajajaj, wiedziałem, że jakimś szybkim atakiem mnie uprzedzi tutaj. Kurde, no. Ale no, tak mało życia mu zostało, więc że to już było zupełnie... No, widzę, że tutaj bez gestów będzie. A, w sumie, no. Dopiero ostatnie ludzie byśmy zaczęli, to tak też bez sensu. Ej, bez jaj! No w końcu! I prawie full HP, okej. Jest 2 do 1 i jest honorowa runda. Zobaczmy, jak to tym razem pójdzie. Wiecie co, ja muszę tutaj naprawdę na 100% zawalczyć, więc dam sobie to leczenie od razu. Kurde, ile ma... Znaczy, jaką on ma serię, nie? Zabójczą. Aj, koniec staminy. Dobrze, ona tak się jednak szybko wtedy zaczyna regenerować po tym. Dobra. Kurde.
Czy można to jakoś uniknąć w ogóle? Jezu, mi się ta stamina, zobaczcie, ja jestem spowolniony, no. Ja nie wiem, czy jestem i spowolniony i większe obrażenia otrzymuję, czy co, ale generalnie mam przerąbane, jak on na mnie to zrobi. Stamina mam wrażenie, że się bardziej zużywa. Wolniej się regeneruje i chyba obrażenia większe otrzymuje. Ciężko mogę się wyleczyć. A to jednak jeszcze nie teraz. Okej. Okay. Nie zdacie sobie sprawę, słuchajcie, jakie to są emocje, nie? Na takim... Aj, kurde! Na takim niskim poziomie zdrowia. No dobra, jest 3-1, ostatnia walka, minutę 36 sekund. Druga runda 2 minuty, także naprawdę sporo to trwało. No, jakiegoś rewanżu myślę, że nie będę tutaj ustawiał. Jest sporo expa naprawdę za takie walki. Jeden punkt atrybutów, także jest nieźle, słuchajcie. Ukończono grę jedną, zwycięstwa 0, dokonania 0. Tak to wyglądało. On miał 19 poziom, ja miałem 7. No, jak wyglądały tutaj szanse na zwycięstwo, odpowiedzcie sobie sami już na przykładzie tego, ale no mówię, no rundę i tak się udało wygrać, także tragedii nie było. Ale no, no widać, że to jednak nie jest to samo, co walka na przykład na takich wyrównanych poziomach, jak podejrzewam, bywa w lokacjach tutaj, po prostu jak sobie tak na ludzi chodzimy. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że... To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z gry Absolver. Dajcie, mówię, koniecznie znać w komentarzach poniżej, czy chcielibyście zobaczyć więcej z tej produkcji, czy... Znaczy, będzie ten odcinek na koopie, ale czy chcecie też poza tym jeszcze zobaczyć więcej? I po prostu... Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny za każdy like pod tym filmem i za każdy właśnie komentarz. No i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale z Absolvera, bo ten, no mówię, będzie właśnie takim koopem, tak myślę. No chyba, że nie jesteście zainteresowani, ale to dawajcie znać w komentarzach. Do następnego razu, cześć!